5 naturalnych domowych metod wybielania zębów. Czy chcesz mieć uśmiech za milion dolarów? A może po prostu masz dość widoku żółtych zębów za każdym razem, gdy patrzysz w lustro? Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi twierdząco, nie jesteś sam. Każdy chce mieć wspaniały uśmiech. To jedna z wielu rzeczy, których możesz użyć, aby zrobić pierwsze wrażenie. Obecnie wiele osób zwykle ukrywa zęby na zdjęciach, głównie dlatego, że wstydzi się ich żółtego wyglądu. Cóż, jest całkiem oczywiste, że wybielanie zębów to najpewniejszy sposób na poprawę wyglądu. Zmienia osobowość i zwiększa poczucie własnej wartości w sposób, o którym nigdy nie myślałeś, że jest to możliwe. Właśnie dlatego większość osób używa pasków wybielających lub korzysta z profesjonalnych zabiegów wybielających. Od czasu do czasu odwiedzają dentystę i wydają dużo pieniędzy. Ale czy wiesz, że możesz mieć lśniące, białe zęby bez wizyty u dentysty? Cóż, możesz mieć wspaniały uśmiech, nie wydając fortuny na profesjonalne zabiegi wybielania w domu. Jak? Cóż, istnieje wiele naturalnych zabiegów wybielających, które mogą poprawić wygląd zębów i sprawić, że poczujesz się świetnie. Oto domowe środki, które z pewnością będą dla Ciebie idealne. Numer 1. Szczotkuj sodą oczyszczoną. Soda oczyszczona ma naturalne właściwości wybielające, dlatego jest popularnym składnikiem komercyjnych past do zębów. Jest to łagodny materiał ścierny, który może pomóc w usuwaniu przebarwień powierzchni zębów. Dodatkowo soda oczyszczona tworzy w jamie ustnej środowisko alkaiczne, które zapobiega rozwojowi bakterii. Nie jest to środek, który wybieli zęby z dnia na dzień, ale z biegiem czasu powinieneś zauważyć różnicę w wyglądzie zębów. Nauka nie udowodniła jeszcze, że szczotkowanie zwykłą sodą oczyszczoną wybiela zęby, ale kilka badań pokazuje, że pasta do zębów zawierająca sodę oczyszczoną ma znaczący efekt wybielający. Jedno z badań wykazało, że pasty do zębów zawierające sodę oczyszczoną były znacznie skuteczniejsze w usuwaniu żółtych plam z zębów niż standardowe pasty do zębów bez sody oczyszczonej. Im wyższe stężenie sody oczyszczonej, tym większy efekt. Numer 2. Użyj natlenku wodoru. Natlenek wodoru to naturalny środek wybielający, który zabija również bakterie w jamie ustnej. W rzeczywistości ludzie od lat używają natlenku wodoru do dezynfekcji ran ze względu na jego zdolność do zabijania bakterii. Wiele komercyjnych produktów wybielających zawiera natlenek wodoru, chociaż w znacznie wyższym stężeniu niż będziesz używał. Niestety żadne badania nie badały skutków płukania lub szczotkowania samym natlenkiem wodoru, ale kilka badań przeanalizowało komercyjne pasty do zębów zawierające natlenek. Jedno z badań wykazało, że pasta do zębów zawierająca sodę oczyszczoną i 1% natlenku wodoru prowadzi do znacznie bielszych zębów. Inne badanie wykazało, że szczotkowanie zębów komercyjną pastą do zębów zawierającą sodę oczyszczoną i natlenek 2 razy dziennie doprowadziło do 62% bielszych zębów w ciągu 6 tygodni. Numer 3. Jedz owoce i warzywa. Dieta bogata w owoce i warzywa może być dobra zarówno dla Twojego ciała, jak i zębów. Chociaż nie zastąpią ich szczotkowania, chrupiące, surowe owoce i warzywa mogą pomóc usunąć płytkę nazębną podczas żucia. Truskawki i ananas to 2 owoce, które podobno pomagają wybielić zęby. Truskawki. Wybielanie zębów mieszanką truskawek i sody oczyszczonej to naturalny środek, który został spopularyzowany przez celebrytów. Zwolennicy tej metody twierdzą, że kwas jabłkowy znajdujący się w truskawkach usuwa przebarwienia na zębach. Jednak to lekarstwo nie zostało całkowicie poparte przez naukę. Ananas. Niektórzy twierdzą, że ananas może wybielić zęby. Badanie wykazało, że pasta do zębów zawierająca bromelainę, enzym występujący w ananasach, była znacznie skuteczniejsza w usuwaniu przebarwień na zębach niż standardowa pasta do zębów. Numer 4. Zapobiegaj plamom na zębach, zanim się pojawią. Podczas gdy Twoje zęby żółkną naturalnie wraz z wiekiem, niektóre rzeczy mogą pomóc zapobiegać powstawaniu plam na zębach. Kawa, czerwone wino, napoje gazowane i ciemne jagody są niesławne z powodu przebarwień zębów. Nie oznacza to, że musisz całkowicie ich unikać, ale powinieneś ograniczyć czas kontaktu tych substancji z zębami. Jeśli to możliwe, pij napoje, o których wiadomo, że przebarwiają zęby ze słomki, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z zębami. Ogranicz spożycie cukru. Jeśli chcesz bielszych zębów, ogranicz spożycie cukru.
Dieta bogata w cukier wspomaga wzrost głównego rodzaju bakterii wywołujących płytkę nazębną i zapalenie dziąseł. Kiedy spożywasz słodkie jedzenie, pamiętaj o umyciu zębów wkrótce po nim. Zdobądź dużo wapnia w swojej diecie. Niektóre przebarwienia zębów są spowodowane erozją szkliwa i odsłanianiem pod spodem zębiny, która jest żółta. Dlatego wszystko, co robisz, aby wzmocnić szkliwo zębów, pomoże zachować pełowo-białe zęby. Pokarmy bogate w wapń, takie jak mleko, ser i brokuły, mogą pomóc chronić zęby przed erozją szkliwa. Podsumowując, zdrowa dieta z wystarczającą ilością wapnia może pomóc w zapobieganiu przebarwień na zębach. Mycie zębów zaraz po jedzeniu może również pomóc w zapobieganiu plamy. Numer 5. Nie lekceważ wartości szczotkowania i nitkowania. Chociaż niektóre przebarwienia zębów naturalnie pojawiają się wraz z wiekiem, w dużej mierze są one wynikiem gromadzenia się płytki nazębnej. Regularne szczotkowanie i nitkowanie zębów może pomóc Twoim zębom zachować biel, zmniejszając ilość bakterii w jamie ustnej i zapobiegając gromadzeniu się płytki nazębnej. Pasta do zębów delikatnie ściera przebarwienia na zębach, a nitkowanie usuwa bakterie prowadzące do osadu nazębnego. Regularne czyszczenie zębów może również pomóc w utrzymaniu czystych i białych zębów. Daj nam znać w komentarzu, czy znasz jakieś inne domowe metody wybielania zębów. No i jeśli spodobał Ci się film, pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.